Cześć wszystkim, z tej strony Redox, witam was w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2. A tak, tak sobie planowałem przemalować tę żarówkę właśnie, żeby tak było taki na Halloween, no ale po pierwsze pakiety mam kupione, ale do takiego rodzaju zabudowy, jaką mam, czyli do ciężkich ładunków, nie ma po prostu malowideł. Szczerze, twórca gry mógł, jak już tworzył takie coś, mógł później dodać więcej malowideł, ale powiem szczerze, to nawet tak pasuje, tak trochę, tak. Jest trochę straszne takie malowanie, no to więc myślę, że musi wystarczyć niestety to, co było i to, co jest. No dobra, zobaczymy, gdzie możemy sobie pojechać. Rynek, przesyłek oczywiście. Jesteśmy w Iwalu. Do Serbii, na pewno, żebym się rozpędził. Widzę, że już w tym firtlu mamy już wszystko odkryte, czyli teoretycznie możemy już stąd zmykać. Zmykać, ale bez przesady aż. O! Czy Olu będzie najlepsze, bo wtedy będziemy już zbliżać się w dół Finlandii. Dobra. Czyli jednym słowem będziemy odjeżdżać. Żeby wyjechać na przykład ze Skandynawii, albo chociaż w inne miejsce. A jak widzicie, to jeszcze już takie coś już było w pakiecie tylko Halloween. Tu nie toperz wisząca i tutaj dynia kiwająca główką. To jest figurka kiwająca dyniową główką, o. Tak to powinien nazwać. Ale szczerze mówiąc, jak to mamy paliwo. Jeszcze przed tym podjedziemy coś męczyć z naczepą. Skoro jesteśmy jeszcze puści. O, chłopki się siedzą nawet. Więc nie ma sensu tu obierzeć później z ładunkiem. Dobra. Kurde, jak ja żebym tu wjechał. Aha, jedziemy stąd, mamy ładuneczek. Nordfood. Rynek, przesyłek, dobra. O, możemy wybrać rodzaj naczepy. O nie, tu dobra. To mamy tak. O, tak szczerze, jak jedziemy Nordfoodem, to czemu nie mamy jechać? O nie. Double? Nie. Nie potrzebuję tym razem. No dobra, dawaj zlecenie, jedziemy. Aha, ty tutaj już jesteś. Teraz znowu nie trafię, to się uśmieję. Mamy 6 godzin 47 minut 420 kilometrów do celu.
Te podwójne czepy są może fajne, ale nie na ich ciasne drogi. Jak wam podobał się chociaż jeden odcineczek z Dead by Daylight? No wiem, to nie było może mistrzowskie. No jak mówię. Nie grałem w to nigdy. Raczej no nie wiem tego, że biłem 9 level już, ale... Znaczy 10 był na odcinku. Ale tak jak mówię, teraz... Nowy morderca jest i tak wszyscy nim grają, więc... On jest, powiedzmy, strasznie ciężki... Żeby przeżyć, o! O! Był ten... Łoś? Czy renifer? Nie, to był łoś. No i tak powiadam, jeżeli byście chcieli może jeszcze jakiś inny odcinek, albo żebym grał jako morderca, to też napiszcie w komentarzu pod tym filmem. I widzę, że powoli się zbliżamy do 150 subów. Wiem, że to nie jest może duża liczba, ale to i tak dobrze. I tam pasuje. No, wolałem, żeby to było więcej. Ale niestety. Musi mi wystarczyć to, co jest. Mamy 5 godzin, 52 minuty, 363 km do celu. Różna zielona droga, może na tempo macie sobie jechać. A w ogóle jak tam po zmianie czasu? Cofamy zegarek godzinę do tyłu. Jeżeli ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, ale wiadomo jak w telefonach, w komórkach, wszędzie sam się cofa. No to, żebym powiedział łącz telefona w komórkach, więc mi chodziło w telefonach i na komputerach się wszędzie samo ustawia. No jest na tabletach też, no. No, wiadomo, niektórzy mają nie mają ustawionego automatycznego, no to więc... A więc wiadomo, że się nie ustawi, bo wiadomo, że się zegar nie przestawi. Ale też prawie każdy ma tak zrobione. Teoretycznie ta była godzina 15.28, a tak jest 14.28. Szczerze mówiąc, czy to jest tak potrzebne, ta zmiana czasu? Nie wiem. Nawet jest bez sensu. Akurat jestem za tym, żeby na przykład tą zmianę czasu zlikwidować. Bo to tak to jest. Człowiek powiedzmy taki dzień taki jest. No, ale dlatego się zmienia się czas w weekend, a nie na początku tygodnia. A, tu salon, no. Sorry, chłopie, że nie dałem ci znaku kierunkiem. Zjeżdżam tutaj. Mm-hmm.
zmienicie? Czy muszę się zatrzymać do zera? Mej dup. No halo. Dobra, jeszcze kurde, tyle czasu. Najpierw, że to jest główna droga, nie tamta. Najlepsi są ci ludzie, którzy chodzą po chodniku i się teleportują. Jejsiołoki. Powiedzmy, że to tak miało być. Piosenka z lagiem. Cztery godziny, 35 minut, 284 km do celu. Tempomacik. Może we wtorek będzie takiego streama live'a, to zwał. Ciągle nie wiem z czego. Może macie jakiś pomysł? Co byście oczywiście chcieli obejrzeć, bo ja już nie wiem co chcecie oglądać. Dzisiaj będę nagrywał tego raz jeszcze tam Pridera. Kolejne miasto już. Myślałem, czy nie kupić sobie ten Gold Rusha, czyli gorączkę złota, jest gra. Mamy własną kopalnię złota i wiadomo o co chodzi, żeby jak najwięcej zarobić.
sobie rozmyślam, czy by w ogóle was to by interesowało. Studia, czy by się Playwaya. Tego samego, co jest od Car Mechanica. Albo wydawca bardziej. Tylko, że to w promocji niestety nie jest, bo to jest premiera ma. Oczywiście standardowo wypuścili grę z błędami, widzicie zaś komentarze słabe. Więc ja nie rozumiem. Po co to jest wypuszczać grę, która ma błędy? No pamiętacie, co było z Car Mechanikiem. Szczerze, do tej pory ma jeszcze jest dużo rzeczy nieprzetłumaczonych. Nawet. Ale teraz już tak jest dobrze. Mamy 2 godzinki 29 minut, 153 km do celu. Musiała być ta ciągła. O. Musiał być to skrzyżowanie, co? Ta dynia w ogóle się świeci, widzicie? Czyli to nie jest podłączone pod światło, tylko pod stałe zasilanie. Dobra. Dwie marki stacji benzynowej na jednej. Nie mógł tu skręcić, nie? Wiem, że sobie znalazłem idealny moment, żeby to robić. Ale mówię, chcę zaraz jeszcze nagrać jeszcze Tomb Raidera, ale tam jest już... Mysz, tam się nie da na padzie grać. Może się da, ale... Tam będę potrzebował myszkę bardziej, więc... się ładuje. Z kablem się ciecha ciężko gra, bo wiadomo, ten kabel jest grubszy niż przy normalnej myszce.
Więc trochę jest niewygodnie. Godzinka 14 minut. 76 km do celu. Już tylko? To już moment będzie. Czy masz godzinę jeszcze? To by ciekawe. Jak dojadę do nich, żeby chcąc ich wyprzedzić, będzie ciągła. Boże, ronda. Jeszcze podwójny. Jedno za nami. Ronda numer dwa. Niestety jedzie, w tym samym miejscu, gdzie my jedziemy. No dobra. Na szczęście mam więcej mocy niż on. Już teraz już. Szybko polecie, tylko 40 minut zostało i 40 km. Stacja Arala. Tu będziemy zjeżdżać teraz, za chwilę. O, samolot leci. Jeszcze startuje bardziej, o. Ale już leci. Czasem zjazdy. Tutaj nas nie było. A, musi przebudować to po prostu. Może jakiś inny wjazd jest do tego miasta jeszcze. No trochę dziwne. Odkryte, ale puste.
W sensie, że drogi są, nie są przeze mnie odkryte. O. W tym znaczeniu, że pusto. No nic, nie jadłem dzisiaj, szczerze mówiąc. Tylko banana rano. A, tu. Dobra. Idzie? Da się to zrobić. Aha, wiedziałem, nie będzie za łatwo. Dobra. Już wiedziałem, że się nie może udać. Nie wiem, co ja tu miałem na myśli. No nie, przecież to niby takie łatwe parkowanie, co ja tu odwalam? Teraz pomyliłem źle kierunek, w niej sens nie się. Że w ogóle gdzieś podniesiono. No i dobra, teraz będzie poprawka. Byłoby. Co ja bym zrobił? O nie, po co ja bym to czepił? Dobra. Powiem wam szczerze, nie wiem, co ja żem tu narobił. Za kogiel mogiel. No ale nic. Zaprakowaliśmy automatycznie, uczy się. Na szczęście nie uszkodziła się naczepa, nic. Szczerze, myślałem o innym zakończeniu niż takim, ale niech już jest. No i dobra. Mam nadzieję, że chociaż wam się to podobało i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. No, pozdrawiam, Redox, cześć.